W twardym trudzie żeglarskim hartują się charaktery. To można powiedzieć, że jest motto życia naszego bohatera. Malarz, poeta, marynarz, taternik, ratownik, narciarz, wojskowy, działacz społeczny. 31 stycznia urodził się Mariusz Zaruski, generał, który połączył Bałtyk z Tatrami. Generał Mariusz Zaruski, założyciel Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, twórca polskiego jachtingu morskiego, zesłaniec, żołnierz Legionów Polskich, ułan, generał Brygady Wojska Polskiego, zmarł z wycieńczenia w sowieckim więzieniu. Młody człowiek, który urodził się na Podolu, widząc te przestrzenie, zawsze marzył o czymś ogromnym, o czymś niezmierzonym. Dzięki temu bardzo lubił przestrzenie, bardzo lubił właśnie oglądać krajobrazy, podziwiać krajobrazy Ukrainy, ta bezkresność była takim synonimem jego życia. Jako młody człowiek trafił do Odessy, do Akademii Sztuk Pięknych, tam malował obrazy i po raz pierwszy zetknął się z morzem. To morze go zafascynowało i w pewien sposób wpłynęło na jego życie. Zaczął pływać, związał się z żeglarstwem, z marynistyką, ale nigdy nie zapomniał, że jest Polakiem. Między innymi bardzo lubił góry, czyli tą naturę. Rozpoczął modę na taternictwo zimowe. Zdobywał i opisywał nowe trasy na szczyt w czasie zimy. Był instruktorem narciarskim. W tej materii napisał chociażby bardzo znany w owym czasie podręcznik. Opublikował też przewodnik po Tatrach. W 1914 roku wraz z częścią górali, przewodników górskich, z jego właściwie inspiracji, oni wstąpili do Legionów Polskich. On przewodził tej grupie, sam trafił do pierwszego pułku ułanów, tam służył i właściwie zaczyna się druga jego pasja, oprócz tej marynistyki, oprócz tego morza. Tą drugą pasją jest kawaleria. Służy najpierw w pierwszym pułku ułanów, później 11 pułku, 23 i można powiedzieć, że za czyny, które dokonał podczas wojny polsko-bolszewickiej, zostaje odznaczony virtuti militari. Ten, który uczestniczył w operacji wileńskiej, był dowódcą 11 Pułku Ułanów Wileńskich. Ten, który naprawdę położył wielkie zasługi w dziele niepodległości w okresie międzywojennym. W okresie międzywojennym wraca do harcerstwa morskiego. Między innymi on jest inspiratorem zakupu, budowy Daru Pomorza. To jest żaglowiec, na którym wychowywały się pokolenia młodych adeptów sztuki morskiej. I o tym również trzeba pamiętać. Kiedy jest ku temu nie tyle okazja, co konieczność, by stanąć w obronie ojczyzny, stanął. Kiedy jest czas pokoju, nie spoczął na laurach. Nie pławił się w glorii sławy wynikającej z tego, co uczynił w czasie wojny, ale skupił się na rozwoju społecznym, społeczności, gdzie żył, na własnym, dokształcał się niemal przez całe życie. Od gór do morza interesował się wszystkim, co go otacza. Pamiętajmy o nim. Jego śmierć też jest związana z Ukrainą. Urodził się na Podolu i tam też właściwie umarł. Został aresztowany we Lwowie i później trafił do więzienia NKWD. Zmarł na chorobę zakaźną i tam też został pochowany.